Dwoje zawodników i dwie zawodniczki reprezentowali Jaworzno na 11. Grand Prix Polski w walce wręcz, które odbyły się 18 kwietnia w Kobyłce pod Warszawą. W turnieju wzięło udział około 100 zawodników reprezentujących różne sporty walki, w tym karate, judo, taekwondo, jiu-jitsu. Startowało blisko 100 zawodników z różnych dyscyplin sportu, między innymi karate, taekwondo, jiu-jitsu, judo. Były to zawody wszechstylowe, czyli można było stosować zarówno ciosy, kopnięcia, jak i techniki sprowadzań do parteru, rzuty oraz techniki kończące w parterze, czyli dźwignie i duszenia. Organizatorem zawodów była szkoła taijitsu, jiu-jitsu w Kobyłce. Sekcja jiu-jitsu w Jaworznie, czyli klub walki wręcz partner 2, obecnie w dwóch sekcjach jest blisko 60 zawodników, z tym, że młodsza sekcja zaczyna się już od 6 lat do 13, starsza 13 i wyżej. To były zawody juniorów, seniorów. Wystartowały 4 osoby, jeden senior i trójka juniorów. Z tych 4 osób wszyscy dotarli do strefy medalowej. Zajęliśmy jedno pierwsze, dwa trzecie i jedno czwarte miejsce. Pierwsze miejsce wywalczyła Dorota Wasyl w kategorii juniorek do 56 kg. W tej samej kategorii Bernadeta Jedynak zajęła trzecie miejsce. Dodam, że są to uczennice klasy sportowej o profilu wspinaczkowo-obronnym działającej przy gimnazjum nr 3 w Jaworznie. W kategorii juniorów Konrad Ilonek w wadze do 68 kg zajął trzecie miejsce. W kategorii seniorów do 66 kg Bartosz Machna zajął czwarte miejsce. Było troszkę kontuzji. Jest tam co prawda lekki kontakt, natomiast no, w ferworze walki często zawodnicy o tym zapominają. Także naszemu zawodnikowi Bartkowi też się przytrafiła kontuzja ucha w walce półfinałowej, no, co uniemożliwiło mu kontynuować zawodów. Natomiast myślę, że jestem bardzo zadowolony ze startu, szczególnie dziewczyn, ponieważ był ich to debiut na zawodach. No nie spodziewałem się takich wyników. W tym roku jest troszkę lepiej, jeśli chodzi o nabór dziewcząt. Także i zarówno w starszej, jak i młodszej grupie pojawiają się dziewczynki w tej młodszej. Jiu-jitsu generalnie zawiera w sobie dwa podsystemy. Pierwszy to jest samoobrona i uczymy się technik samoobrony przy nadtych razie zagrożenia, prawda? Jest niebezpiecznie na ulicach, w tej chwili każdy o tym wie. Drugi podsystem to jest walka sportowa, gdzie rywalizujemy na zawodach sportowych. No, plusów treningów jiu-jitsu jest wiele. Podnosimy sprawność fizyczną, kształtujemy psychikę, podnosimy umiejętności samoobrony, walki sportowej, no, które czy w zawodach, czy podczas jakiegoś zagrożenia możemy wykorzystać. Treningi odbywają się przy gimnazjum nr 3 w Jaworznie. Poniedziałki, środy, piątki od 16.30 do 18.30. Oczywiście udział w zawodach nie mógłby się odbyć bez pomocy. Tutaj chciałem podziękować panu Robertowi Śmierciakowi, właścicielowi firmy Partner 2, pani Magdalenie Grzegorczyk, dyrektor gimnazjum nr 3 oraz panu Waldkowi Ilonkowi i panu Witoldowi Machnie. Świetnie!